Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas zerknąć, co ciekawego dzieje się na świecie, co się dzieje na rynku krypto i dokonać podsumowania kolejnej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to tradycyjnie zapraszam do pozostania. Przygotowałem również skrót informacji prosto z bankiera i od razu, nie przedłużajmy, lećmy z pierwszymi newsami. Paweł, Bitcoin to substytut złota, nie dolara. No to jednym słowem, chyba niezły komplement. Bitcoin nie ma odpowiednich cech, które uczyniłyby go użyteczną walutą, uważa prezes Fedu. Zasadniczo jest substytutem złota, a nie dolara, powiedział szef amerykańskiego banku centralnego, a wiemy doskonale, że to jest bardzo ważna postać. Kryptowe aktywa nie są niczym poparte, powiedział szef amerykańskiego banku centralnego, to bardziej aktywa spekulacyjne, dodał, dlatego są zasadniczo substytutem złota, a nie dolara, stwierdził, czyli rozumiemy, że złoto również jest spekulacyjne. Lećmy sobie dalej. Czechy chcą przedłużyć stan wyjątkowy o kolejne 30 dni. Rząd Czech zdecydował w poniedziałek, że wystąpi do Izby Poselskiej o przedłużenie stanu wyjątkowego, który miał się skończyć 28 marca o kolejne 30 dni. Czyli dosyć ciekawie, zobaczymy co u nas się będzie działo w kwietniu. Lećmy dalej. Producent niemieckiej szczepionki chce zastąpić AstraZenecę. Szef koncernu chemicznego Wacker zasugerował, że niemiecka szczepionka CureVac mogłaby rozładować zator w kampanii szczepień spowodowany czasowym wstrzymaniem stosowania preparatu AstraZeneca. Jak podkreśla niemiecki dziennik, to dobra wiadomość. Na drodze do realizacji tych ambicji stoi jeszcze procedura autoryzacji przez Europejską Agencję Leków. No to zobaczymy, popatrzmy jeszcze. Koncern chce w związku z tym już w pierwszej połowie roku 2021 ruszyć z produkcją szczepionek i osiągnąć pełne moce w lipcu. Oznaczałoby to 100 milionów dawek produktu schodzących z linii produkcyjnej w samym tylko bawarskim przedsiębiorstwie. Czyli dosyć ciekawie, lećmy sobie dalej. Stopa bezrobocia w lutym jednak bez zmian. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. To powtórka ze stycznia i wynik niższy niż pierwotnie sądzono. Ostatecznie stopa bezrobocia w lutym była o równo 1 punkt procentowy wyższa niż w lutym 2020 roku. Po raz ostatni wyższy odczyt obserwowaliśmy w marcu 2018 roku. Pierwszy bank obniża prognozę wzrostu PKB Polski. Rozszerzenie restrykcji epidemicznych na cały kraj oraz słabsze dane makroekonomiczne za luty skłoniły ekonomistów BOŚ Banku do obniżki prognozy PKB Polski na ten rok. To pierwszy bank, który zdecydował się na taki krok. I zerknijmy. W związku z tym ekonomiści obniżyli prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok z 4% do 3,7%. Jednocześnie podkreślają, że bilans ryzyka dla prognozy ciąży silniej w kierunku słabszego wzrostu aktywności. Sytuacja epidemiczna dalej gwałtownie się pogarsza. Lećmy dalej. Polacy mieli dość gotówki. Puchną konta, lokaty się kurczą. Tylko o 2,2 miliarda złotych zwiększyła się w lutym ilość gotówki w obiegu. To najmniejszy wzrost od sierpnia. Dalej dynamicznie rosły za to kwoty zgromadzone na kontach, a malała popularność lokat. W obliczu pandemii szkodnika Polacy ruszyli po gotówkę. W marcu i kwietniu ubiegłego roku wypłacaliśmy z banków ponad 20 miliardów złotych miesięcznie, wynika z danych NBP. Podczas wakacji popyt wyraźnie opadł, ale druga fala ponownie go podbiła. W zimie zainteresowanie gotówką znów spadło, w lutym jej ilość w obiegu wzrosła o 2,2 miliarda, najmniej od sierpnia. Możliwe jednak, że w marcu wraz z trzecią falą pandemii Polacy znów ruszyli do bankomatów, choć zapewne nie aż tak masowo jak przed rokiem. Na koniec lutego w obiegu było ponad 311 miliardów złotych, o blisko 38% więcej niż rok wcześniej. Za miesiąc wynik będzie już wyraźnie niższy, bo to właśnie w marcu ubiegłego roku ilość gotówki wzrosła najmocniej. Wyższa będzie zatem baza, punkt odniesienia do porównania rok do roku. W poprzednim miesiącu nie uległ zmianie trend widoczny na depozytach. Polacy coraz więcej środków trzymali na kontach, a coraz mniej na lokatach. Gospodarstwa domowe zgromadziły blisko 990 miliardów złotych, o ponad 10 miliardów złotych więcej niż miesiąc wcześniej. Niemal 100 miliardów złotych więcej niż rok wcześniej i najwięcej w okresie po denominacji złotego. Na depozytach bieżących przybyło blisko 19 miliardów złotych, a z terminowych odpłynęło ponad 8 miliardów złotych. Na lokatach do 2 lat, czyli niemal wszystkich, znajdowało się zaledwie 175 miliardów złotych, najmniej od ponad
12 lat. No to wyobraź sobie, jakby taka kasa napłynęła na giełdę. Cóż by się działo? To by dopiero było. Lećmy sobie dalej. Dramatyczna sytuacja firm z branży gastronomicznej i eventowej. Wystarczył rok od pierwszego lockdownu, by te branże doznały nieodwracalnych, negatywnych zmian. Prawie połowa lokali zawiesiła działalność lub została zlikwidowana. Pomoc publiczna w postaci tarcz antykryzysowych czy zwolnień z ZUS-u nie przyniosła oczekiwanych efektów, podobnie jak próby ratowania firm przez zbiórki i inne formy pomocy dla przedsiębiorców. Wiele restauracji uratowało się przed upadkiem, decydując się na wprowadzenie dostaw na wynos. W najtrudniejszej sytuacji są te obiekty, które utrzymywały się głównie z wynajmu przestrzeni na eventy i imprezy. No jednym słowem, chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Lećmy sobie dalej. To coś z inwestycji alternatywnych. Jak będziesz miał trochę drobnych, czyli 69 milionów dolarów, no to będziesz mógł sobie takie dzieło zafundować i takiego JPEGa wylicytować. I tak jak hinduski milioner, stać się posiadaczem najdroższego cyfrowego dzieła sztuki. Tak więc możesz sobie zerknąć, zastopować i przeczytać jako ciekawostkę. To jest dopiero hit. Lećmy sobie dalej. Answer chce wykorzystać obostrzenia w handlu do wzrostu biznesu. Answer, platforma cyfrowej sprzedaży odzieży, liczy na udany rok. Spółka chce wykorzystać obostrzenia w handlu stacjonarnym do dalszego wzrostu biznesu. Widzi pozytywny wpływ lockdownów na sprzedaż, poinformował biznes prezes spółki. W drugiej połowie roku Answer może wejść na jeden lub dwa nowe rynki. No to trzymamy kciuki, bo rzeczywiście Answer może się również dosyć ciekawie w tym roku rozwijać. Lećmy sobie dalej. Zysk netto TS Games w czwartym kwartale wyniósł 31,9 miliona złotych. I TS Games wypracował w czwartym kwartale 31,9 miliona złotych zysku netto. Był o 8,4% niższy niż rok do roku. Spółka informowała w ubiegłym tygodniu o korekcie wyników, przez co zysk netto jest nieporównywalny z konsensusem PAP Business. Konsensus za to zakładał wypracowanie 65,4 miliona złotych. Po publikacji konsensusu TS Games poinformował o korekcie, która obniża przychody producenta gier w 2020 roku o 43,2 miliona złotych, a zysk operacyjny o 30,2 miliona złotych. I zerknijmy sobie tutaj jeszcze. Łącznie w ubiegłym roku spółka wypracowała 151,6 miliona złotych zysku netto, o 98% więcej niż w 2019 roku. Wynik 2020 roku poza zmianą sposobu rozpoznawania przychodów obciążyły m.in. koszty programu motywacyjnego dla prezesa, które wyniosły łącznie 18,1 miliona złoty. No oczywiście, jak jesteś u nas na grupie na Telegram, to oczywiście tam informacje podrzucam. Zapraszam serdecznie. Link masz w opisie, jak i również w komentarzu. Lećmy sobie dalej. PKO BP planuje skup do 10% akcji. Chce utworzyć fundusz na pokrycie strat po ugodach frankowych. Akcjonariusze PKO BP zdecydują 23 kwietnia o skupie do 10% akcji własnych banku za maksymalnie 4,5 miliarda złotych, podał bank w projektach uchwał. Ponadto walne zgromadzenie ma zdecydować o utworzeniu funduszu specjalnego o wartości 6,7 miliarda złotych na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Jednym słowem, papa, dywidendo. No, fajna kwota by była dodatkowo. Zobaczymy oczywiście, kiedy decyzje zapadną. Nieciekawie. Lećmy sobie dalej. Dom maklerski Boś obniżył wycenę akcji CD Projektu do 231 zł. To jest dopiero ciekawe, ale zobacz na to. Analitycy domu maklerskiego Boś w raporcie z 15 marca obniżyli wycenę akcji CD Projektu do 231 zł z 461 zł poprzednio, zachowując rekomendację trzymaj. A jaka jest Twoja rekomendacja, jeżeli chodzi o CD Projekt? Daj znać w komentarzu. Lećmy sobie dalej z informacją, jakby nie było, bardzo ważną, informacja dnia wręcz. Columbus Energy może przenieść się w tym roku na rynek główny GPW, a podobno mieli zostać na New Connectie. Zerknijmy sobie na to. Columbus Energy chce w drugim kwartale wybrać doradcę do zaktualizowania prospektu. Widzi szansę, by jeszcze w tym roku przejść na rynek główny GPW, poinformował prezes spółki. Zerknijmy jeszcze. Wskazał, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy przeniesieniu notowań towarzyszyć będzie emisja akcji. Będziemy rozważać obie opcje, powiedział prezes. Dodał, że jego zdaniem spółka mogłaby wyemitować akcje, by pozyskać środki na dalszy rozwój. Jako akcjonariusz będę namawiał do pomysłu dużej emisji, która by wsparła inwestycje w farmy fotowoltaiczne.
Powiedział, zaznaczając, że rozwój może być też finansowany długiem. No i co ty na to? Daj znać w komentarzu, ile tak naprawdę tych akcji już tego Kolumbusa jest. Możesz to oczywiście przypomnieć, no ja sobie to muszę zostawić na nasze niedzielne spotkanie, bo to trzeba się koniecznie do tego odnieść. Jestem bardzo ciekawy, co o tym w ogóle myślisz, jeśli chodzi o Kolumbusa. No jakby nie było, oczywiście nie można mu odmówić, że Kolumbus jest królem polskiego OZE. Zobaczymy, jak ten dodruk będzie się w najbliższych latach oczywiście kształtował na kursie spółki na giełdzie, być może już nawet na głównym parkiecie. Holandia prowadziła z Rosją tajne negocjacje w sprawie Nord Stream 2. W 2017 roku holenderski rząd wznowił zakulisowe kontakty dyplomatyczne z Rosją. Jak informuje portal FTM, urzędnicy wysokiego szczebla kilkukrotnie podróżowali na Kreml, aby omawiać projekt Nord Stream 2. Lećmy dalej, bo to jest hit. Od poniedziałku każda próba wyjazdu za granicę z Anglii bez uzasadnionego powodu, jak praca, nauka czy ważne sprawy rodzinne, zagrożona będzie karą w wysokości 5000 funtów. Przewidują nowe przepisy epidemiczne, które w czwartek mają zostać przyjęte przez Izbę Gmin. No ciekawe, czy ten pomysł rozleje się również po Europie i u nas. Daj znać, co o tym myślisz. Lećmy sobie dalej. Prezes JSW zapowiada program oszczędnościowy. Jastrzębska spółka węglowa, która zamknęła ubiegły rok ponad 1,5 miliardową stratą, zamierza wdrożyć program oszczędnościowy bez redukcji miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników. Prezes spółki Barbara Piątek zapowiada też podjęcie starań zmierzających do przedłużenia gwarancji zatrudnienia w JSW. W tym roku wygasają 10-letnie gwarancje zatrudnienia udzielone załodze JSW w rok debiutu giełdowego spółki. Zacytujmy panią prezes. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, musimy dziś funkcjonować skromniej, gdyż tego wymaga odpowiedzialność za wasze miejsca pracy, za spółkę i za region. Dlatego zmuszona jestem wprowadzić program oszczędnościowy w naszej firmie. Zapewniam jednak, że wasze wypłaty i miejsca pracy nie są zagrożone. Zobaczymy, jak JSW sobie dzisiaj radzi. Lećmy sobie dalej. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na zakup akcji domu maklerskiego TMS Brokers przez Wanda Malta Holdings, poinformowała komisja w komunikacie. I z jedną jeszcze ciekawą informacją, Mabion, dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki do obrotu giełdowego. Popatrzmy, chodzi oczywiście o te ponad 2,5, no ponad 2 miliony akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda. Jednocześnie zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 marca 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. No to daj znać, jak będzie się tam Mabion rozgrywał w najbliższych dniach, a my lećmy teraz z tym, co się dzieje na rynku zagranicznym. Popatrzmy, ropa w tym momencie tanieje, 62 dolary 10 centów za baryłkę, DAX-ik wyciąga do góry 14698 punktów, S&P 500 ciśnie również do góry 3927 punktów. Zobaczymy, jak się oczywiście to zakończy, nie rozgrywają rynek do ostatnich sekund, pamiętajmy. Nasdaq 13095 punktów w zawieszeniu, srebro spada dzisiaj 25 dolarów 20 centów za uncję, złoto również ciśnie do dołu 1727 dolarów za uncję i frank do złotówki na minusie dzisiaj 4,16, euro dzisiaj do góry 4,60, funcik ciśnie do góry 5,35, dolar również mocno do góry 3,88, jestem ciekawy, jak myślisz, dobije do czwórki czy nie? I WIG20, za chwilkę zobaczymy sobie go w szczegółach, ale zanim do tego dojdę, to na szybko zerknijmy sobie na to, co się dzieje na rynku krypto. Indeks chciwości 67, dzisiaj troszkę korekty na rynku było. Widzimy, że największy, jeśli chodzi o Bitcoina, kosztują w tym momencie 55 tysięcy dolarów, ponad 3% w korekcie, Ethereum 1700, ponad dolarów, 4% w korekcie, a jeżeli chodzi o największe skrajności, to Theta Fuel 36% do góry, Theta 16, 16 również Dent. Jeżeli chodzi o zejścia korekcyjne, najmocniej Pandi oberwa 16%, Siakoń 13, 12 Luna, a w tym miejscu podwieszam Ci giełdy, z których sam korzystam. Jak potrzebujesz do złotówki, to tutaj masz BitBeja. Bez weryfikacji, jak chcesz handlować i masz już krypto, to oczywiście Binance, największa i najlepsza giełda na świecie, jak dla mnie. I oczywiście Crypto.com to są trzy podstawowe giełdy, i dzięki którym już możesz rozpocząć przygodę z tym bardzo ciekawym światem. I lećmy sobie teraz już na spokojnie z tym, co się wydarzyło dzisiaj na GPW. Jak chciałbyś coś zgłosić do listy hitów, to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu. Mamy oczywiście zgłaszających. Widzimy, że NTT system będziemy dorzucać. No to oczywiście dorzucamy, będziemy obserwować. I Solar Innovation, czyli nasze ciasteczka, obroniły wsparcie. No to zobaczymy, czy będzie coś tam się ciekawego działo. Lecimy z produkcyjnymi. Startujmy Helio. 5% do góry. Milkpol 2,78. W odwrocie w dniu dzisiejszym Tarczyński obrywa 8,24 do weryfikacji. Oczywiście Formas 4,81. Eiderów obrotów to jest Formas, 104% w dół. Jeżeli chodzi o hity New Connect, to Solar Innovation dzisiaj 1,40 na plusie, z hity WIG-u
ubiegłego tygodnia, to tutaj widzimy, że Arway 0,5% w dół, 0,32 kontrakt w dół, ASBIS 1,5% w dół i JW Construction 2,79 na minusie. Jeżeli chodzi o hity New Connectu z ubiegłego tygodnia, to widzimy, że Genomtek dzisiaj 11 setnych na minusie, ABS Invest 5% czy Hemp 10%. No i oczywiście NT System zgłoszony dzisiaj 13% do góry, tak więc piękna sesja, duży też obrót, tak więc gratuluję, jak ktoś się załapał. Spółki dywidendowe z każdym dniem nam przybywa kolejnych. Widzimy, że CTA dzisiaj 4,5% do góry, Optim 3,23. Z drugiej strony najmocniej Biomaxima obrywa prawie 6%, Asseco OBS 2%, XTB 1,73%, a liderzy obrotu to XTB 4,700, 4,400, Biomaxima, Budimex 2,600 i oczywiście na jakimwystawać.com aktualizuję tę listę na bieżąco. Dla Ciebie. Zapraszam również do skorzystania z promocji oczywiście urodzinowej na portfele. Bardzo fajnie to wychodzi. Jeżeli chodzi o dywidendy, popatrzmy sobie tutaj na zakładce dywidendy, jak to wygląda. I tutaj mamy tą całą listę. Ona będzie aktualizowana przeze mnie na bieżąco, więc dzisiaj mamy również dwie spółki, które zapowiedziały wolę podzielenia się z akcjonariuszami właśnie dywidendą i one oczywiście zostaną tutaj naniesione, zestawione już tym dywidendowym. Oczywiście one już są. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na pogromcach, to zobaczmy, że w dniu dzisiejszym SCPFL 2% do góry, BIRD 1,75 i tylko Serena, Neuka i Cornway na delikatnych plusach. W odwrocie mamy za to Hemp 10%, Biomet Lublin 7% czy Biomaxima 5,94%. Liderzy obrotu to Biomet Lublin 75 baniek, Mercator 40 jeden paniek, no dzisiaj delikatniej niż wczoraj, 59 setnych na minusie, no ale ten debiut, jak widzimy na WIG20 jakoś tak nieudany. Lećmy sobie z WIG Bud. A, jeszcze mi się przypomniało, już teraz nie będę tracił czasu, ale jak jesteś na moim Twitterze, to wejdź sobie, zobacz, jak dzisiaj była próba testu popytu w ogóle na Mercatorze i zeszli do 10 groszy, czy grosza? Grosza chyba, 100% w dół. Mam na screenie to uwiecznione, niesamowite, po prostu taki płytki jest tam popyt. Ktoś sobie testował. WIG Budownictwo, Vista 27% na plusie, tak więc gratuluję oczywiście wszystkim, którzy się zapali na odpowiednio wczesnej fazie wzrostowej na Vistalu. Rafako 8,53, ZUE 4% i w odwrocie mamy Mostostal 5,76, Herkules 4,19. Liderzy obrotu to Refaco 5,700, 2,600, Budimex Vistal 2,100. Na nieruchomościach dzisiaj Triton 2,98, LP Grupa 2,61, w odwrocie Rank Progress 6%, 3,34, Elkop. Liderzy obrotu Dom Development 500 tysięcy. Jeżeli chodzi o największe wzrosty na gamingu, w dniu dzisiejszym PB Games odbija 5%, Shockwork 5%, TS Games 4,7%. I popatrzmy, no skromnie, skromnie cały czas na tym gamingu, nic ciekawego nie dzieje. W odwrocie za to mamy Kubika, który obrywa dzisiaj prawie 10%, KK Herbal 7,70, Games Operator 4,48. Liderzy obrotu CD Projekt dzisiaj delikatnie do góry 1,7, 127 milionów, TS Games 26, 4 banieczki Huge, Playway, PCF i Alim Games banieczkę. WIG Games jako indeks 26 650 punktów, kto rozgrywał kontrakty longi w grze 2,23 na plusie. Na bankach w dniu dzisiejszym Millennium rośnie 4,89, mBank 4,52, PKO BP 3,99, w odwrocie tylko 3 banki, UniCredit 1,39, Getin 2,38, Getin Nobel 3,63, to są największe zejście korekcyjne. Jeżeli chodzi o sam indeks, to dzisiaj wynosi 5466 punktów, 2,87 do góry. Liderem obrotu jest PKO BP 107 milionów, PKO SA 61 milionów. Jeżeli chodzi o OZE, to w dniu dzisiejszym Braz 11% do góry, Letus 5,60, Columbus 3,90 i w odwrocie mamy Ackermana 11%, H4F 11%, G-Energy 9,23, a liderzy obrotu to Braz 5 baniek 100, Columbus 2,200 czy ML System bańkę 200. I lećmy sobie teraz już na spokojnie z tym, co się dzieje na indeksach. Popatrzmy, dzisiaj można powiedzieć, że no, może nie pół na pół, ale nie mamy zbytnio się czym pochwalić. WIG Banki za to ładnie 2,87, WIG Games 2,23. Z głównych indeksów na plusie, jak widzimy, tylko MWIG 40, 42 setne na plusie, 4348 punktów. Pozostałe indeksy główne, jak widzę, na minusie. W tym najmocniej obrywa nam dzisiaj leki 4%, górnictwo 2,44. W szczegółach SWIG 80, 65 setnych na minusie, 18449 punktów. WIG 20, 1923 punkty, traci 29 setnych na minusie. Jeżeli chodzi o WIG20 w szczegółach, PKO BP liderem wzrostu prawie 4%, Santander 2,20, PKO SA 1,87, czyli widzimy, że banki tutaj, trzy banki, które zostały, WIG20 i są na czele. W odwrocie dzisiaj za to mamy JSW, które oberwało dzisiaj, ale zeszli, popatrzmy, wczoraj piękne wybranie, a dzisiaj zejście znów do bazy, więc zobaczymy, czy ubronią w końcu tą 30, czy jednak ją przełamią. Daj znać w komentarzu, co ty uważasz. 6%, 6,64 na minusie, Allegro 3,40, Lotos 3,13, a liderzy obrotu to widzimy tutaj Allegro 230 milionów, 127, CD Projekt, PKO BP 107. Jeżeli chodzi o średnie spółki, popatrzmy sobie w MWIG 40, Selvita 7,18, Millennium 4,89,
CS Game 4,77, a liderzy spadku to Biomet Lublin 7,12, Benefit 3,62. Liderzy obrotu Biomet Lublin 75, Banik 26, CS Games Eurocash 12. Na SWIG 80 zerknijmy sobie, popatrzmy, w dniu dzisiejszym mamy Signity 2,84 na plusie, BNP 2,76, Quercus 2,69, w odwrocie Mabion 5,76, Bumbit 3,10, Forte 2,93, liderzy obrotu to Mabion 40, Banik 4,200, Azbis. Na New Connectie w dniu dzisiejszym popatrzmy, Tamex 42% i to potwierdzone na jakimś podwyższonym obrocie, potem mamy, co tu mamy? Virgin 25, Modern Code 35 do weryfikacji oczywiście. No nie mają tutaj jakichś zbytnio szałowych wyników. Brass tylko się tutaj 11% do góry, 5 banieczek. Mamy jeszcze jakieś większe obroty. Intervis 8 z przodu 200 tysięcy. Brand 24 piąteczka z przodu 250 tysięcy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o New Connect. Z drugiej strony oczywiście pod względem zejść i oczywiście ryzyka, które pamiętaj na New Connectie jest dużo, dużo wyższe niż na głównym parkiecie. Zerknijmy sobie, Autospa dzisiaj 18% do weryfikacji w dół, Remedy 16% potwierdzone, na większym obrocie Sakana obrywa o 14%, czy Merlin Grupa 12% też na większym obrocie, Ackerman H4F to są te większe zejścia, Hemp również 10% i Bańka 800. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o obroty. Popatrzmy sobie, zanim Inogin się przebudzi, kto tam gdzie jest dzisiaj liderem na obrocie. Brass 5 banieczek, prawie 5 banieczek Genomtek, Biomaxima 400, Columbus 2200 i powyżej banki Hemp, KBJ i Formas. Lecimy z WIG-iem, popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje na indeksie szerokiego rynku. Kto jest dzisiaj liderem? No Vista jest dzisiaj zdecydowanym liderem i to mamy potwierdzenie, 27%, tak więc piękna sesja. Oczywiście gratulacje wszystkim, którzy posiadają. No, ten Vista to spuch w ostatnim czasie tak dynamicznie i szybko, że naprawdę pięknie to wygląda. Stapork 21% do góry, Digitre 18% do weryfikacji, NT System 13%, o 11% budowa, Prima Moda 11%, to są te największe wzrosty. Na ładnym obrocie również Rafako urosł 8,5%, 5 banieczek, Selvita 7%, 3900. Transakcji w dniu dzisiejszym zawarto 137 519 sztuk, a obroty w dniu dzisiejszym na GPW wynosiły 1 231 720 714 zł. I lećmy sobie teraz z tym, co się dzieje z drugiej strony, no bo to nie jest tak, że wszystko rośnie, bo raczej rośnie cały czas, nic się nie zmienia. To są pojedyncze strzały pojedynczych spółek, pomimo tego, że mamy ponad 800 łącznie na małym i dużym parkiecie. No tak jak widzimy, to nie jest tak, to są tylko dosłownie pojedyncze sztuki. Invista 9% w dół, Seco 7,5%, Agroton 7,19%, Biomet Lublin 7,12%, Benzin 7% i to są te największe zejścia korekcyjne. JTZW się tutaj wyróżnia pod względem obrotu i tego zejścia również. Mabion 40 milionów 5,76 na minusie. Liderzy obrotu, zobaczmy, kto tam namieszał, pewnie Allegro na pierwszym. Allegro, CD Projekt, PKO BP, to jest trzon, jeżeli chodzi o obroty dzisiaj na GPW. Zerknijmy sobie jeszcze, jakie informacje będą napływać na giełdę jutro. Co tam ciekawego się dzieje, bo pamiętajmy, w poniedziałek był istny wysyp raportów, tak więc warto sobie przejrzeć. Na Telegramie również o tym przypominałem. To wszystko. BNP jutro ma walne, Millennium jutro już ma walne. O, będzie podział zysku. No to będzie ciekawie jutro, ale będzie ciekawie. mBank również ma walne, też ma podział zysku. No, ciekawie. Benefit ma raporcik, KGHM ma jutro raporcik, handlowy ma raporcik, no czyli można powiedzieć, że dosyć ciekawie jutro się to zapowiada. I zobaczmy jeszcze na nasze głosowanie na karcie społeczności, bo tutaj Cię również systematycznie zapraszam, abyś oddawał swój głos i widzimy, że jaki przegląd zobaczymy w niedzielę zamiast gamingu, bo w sobotę tradycyjnie zapraszam Cię na banki. Widzimy, że jak na razie pogromcy są na prowadzeniu, 27%, OZE 23% i WIG Ukrainy 21%, czyli tutaj ta walka się rozgrywa pomiędzy tymi trzema możliwościami. Jak chciałbyś namieszać w tym zestawieniu, to koniecznie wbijaj tutaj na głosowanie i oddaj swój głos. Widzimy, że na pozostałych ankietach również mamy troszkę ruchu, prawie już 600 głosów, tak więc fajnie by było, jakbyśmy przebili tą wartość. Wejdź tutaj również, oddaj swój głos i na pozostałe również pamiętaj, jak jesteś tutaj szczególnie pierwszy raz, żeby również się wypowiedzieć w tych poniższych kwestiach. Daj znać, jak ubiegła Ci ta sesja dzisiejszego dnia, co ciekawego udało Ci się ewentualnie złapać, co być może zaobserwowałeś i co jest warte uwagi. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, hej.